Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się dostrojeniem wzmacniacza po średniej częstotliwości w radioodbiorniku CanCan. Jak już pamiętacie z mojego poprzedniego filmu, wstawiliśmy głowicę UKF, przestrojoną głowicę UKF do tego radioodbiornika. W tamtym filmie pokazałem Wam, jak dostroić obwód wyjściowy P3 oraz obwód wyjściowy na płycie głównej radioodbiornika. Sprawdzimy sobie jeszcze, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Mamy pętlę indukcyjną założoną na cewkę obwodu tak zwanego L i zobaczcie, jaki mamy ładny wykres. Dół oczywiście przypada nam na środek, czyli na częstotliwość pośrednią 10,7 MHz. No właśnie, w komentarzach jeden z widzów zapytał się mnie, jak dostroić cewkę wyjściową głowicy, szczególnie taką ekranowaną, nie mając na przykład nano VNA. I to w tej chwili chciałbym Wam pokazać. Do dostrojenia filtru P3 w głowicy wykorzystamy generator ustawiony na częstotliwość 10,7 MHz oraz oscyloskop. W oscyloskopie ustawimy impedancję wyjściową na 50 ohmów. Najpierw ustawimy, wyregulujemy cewkę głowicy w wersji nieekranowanej tej cewki, aby łatwo było sprawdzić za pomocą nano VNA, czy operacja przebiegła poprawnie. W oscyloskopie proponuję jeszcze ustawić częstotliwość w poziomu na dużo mniejszą wartość, abyśmy łatwiej mogli odczytywać amplitudę. Sygnał z generatora podajemy przez taką specjalną nasadkę, którą również będziemy wykorzystywali przy strojeniu toru P3. To jest typowa nasadka opisana w wielu podręcznikach dotyczących strojenia radioodbiorników. Także w tej chwili będziemy obserwowali amplitudę sygnału i kręcimy rdzeniem cewki. Amplituda zaczyna nam rosnąć. O, przekroczyliśmy maksimum. I ustawiamy oczywiście na maksimum. No dobrze. A teraz sprawdzimy za pomocą nano VNA, czy uzyskaliśmy w miarę poprawny wynik. Zobaczcie, właściwie jest idealnie. Także teraz sprawdzimy drugą wersję z głowicy z cewką nieekranowaną. Stanowisko pomiarowe mam już przygotowane. Oczywiście sygnał zbieramy z wyjścia pośredniej częstotliwości w głowicy. Na bańkę lampy podajemy dosyć mocny sygnał. Ja tutaj podaję 4 V w RMS-ie. No i cóż, będziemy kręcili cewką i patrzymy na zmianę amplitudy sygnału.
Robimy to tak kilka razy. Przekraczamy te maksimum. I myślę, że w tym miejscu jest akurat. Także nanofauna, nie sprawdzimy, czy jest dobrze, ale tak jak w poprzednim eksperymencie, uważam, że jest również dobrze to ustawione. Zanim przejdziemy do omawiania sposobu strojenia wzmacniacza pośredniej częstotliwości, takie krótkie wprowadzenie teoretyczne oraz opis wprowadzonych zmian. Przede wszystkim płyta główna mojego kankana to jest wersja z końcówką 0149, tak zwana brązowa. Natomiast w większości radioodbiorników tego typu mamy wersję płyty głównej 0,81 zielona. Czym one się różnią? Przede wszystkim tym, że jest inny detektor stosunkowy. W wersji zielonej mamy, tak jak tutaj na schemacie, detektor niesymetryczny. Natomiast w wersji tej, czyli brązowej, mamy detektor symetryczny, czyli schemat bardziej podobny będzie do na przykład takiego z radioodbiornika DML 351-352, czyli tutaj mamy detektor symetryczny. Ponadto, tak jak i w tym układzie jest to pokazane, wprowadziłem rezystor antyparazytowy do ostatniej lampy wzmocnienia wzmacniacza PC. Dodałem go tutaj. A ponadto dodałem również kondensator na wejściu filtru pierwotnego detektora stosunkowego, przez co utworzyłem tak zwany filtr pasmowy. A po co mi jest ten filtr pasmowy potrzebny? Dlatego, że gdy detektor stosunkowy sterowany jest z filtru pasmowego, mamy dużą, lepszą liniowość takiego detektora oraz jest on bardziej czuły. Tak jak tutaj, zobaczcie, tutaj mamy sterowanie z filtru pasmowego, charakterystyka fazowa, a tutaj mamy z pojedynczego obwodu, co jest w przypadku braku tego kondensatora. Przy tych samych zmianach częstotliwości, czyli dewiacji, mamy dużo większe sygnały, jeżeli chodzi o filtr pasmowy, niż obwód pojedynczy. Wprowadziłem także tak zwany ogranicznik amplitudy w torze FM poprzez podłączenie siatki trzeciej, to jest siatka na nóżce dziewiątej EBF89, do kondensatora z minusem na wyjściu detektora stosunkowego. Ale żeby ten detektor spełniał swoje zadanie, zmieniłem również rezystor na siatce drugiej z 47 do mniej więcej 180 kiloohmów. Przy tej wartości oryginalnej taki stopień ma praktycznie maksymalne wzmocnienie, z tym, że jego rola jako ogranicznika amplitudy wtedy jest mniejsza. Natomiast przy rezystorze właśnie około 200 kiloohmów mamy spadek oczywiście wzmocnienia do 0,83 tego stopnia, jednak działanie ogranicznika amplitudy jest wówczas dużo, dużo lepsze. Tutaj mamy właśnie te zmiany, o których mówiłem. Więc w stopniu MC mamy rezystor antyparazytowy
U mnie to jest 1 kOhm. Tutaj mamy rezystor 4 pF w obwodzie pierwotnym detektora. A tutaj mamy podłączenie siatki trzeciej do minusa kondensatora na wyjściu detektora. Ponadto proponuję jeszcze przylutować takie krótkie odcinki przewodu w izolacji do anod lamp SH81 oraz EBF89, a także kondensator 10 pF na siatkę sterującą lampy EBF89. On będzie nam służył do podawania sygnału. Natomiast z tych kabelków będziemy zdejmowali sygnał sondą na NWT. Po prostu to nam posłuży jako takie bardzo małe kondensatory. W pierwszym kroku będziemy stroili nasz detektor stosunkowy. W tym celu podamy sygnał z wyjścia NWT na siatkę sterującą poprzez kondensator 10 pF i będziemy mierzyli napięcie na kondensatorze na wyjściu detektora stosunkowego. Więc tak, miernik napięcia stałego mamy podłączony do naszego kondensatora. Podajemy sygnał z NWT z generatora VFO 10,7 MHz poprzez zwykłą sondę oscyloskopową i ten nasz kondensator 10 pico na siatkę sterującą. Oczywiście od dołu płytki mamy obwód pierwotny detektora, czyli ten, natomiast od góry mamy obwód wtórny detektora. I odstrajamy w tej chwili ten rdzeń, czyli go wykręcamy prawie całkowicie, ale warto zapamiętać jego pierwotne położenie. I przystępujemy do strojenia naszego obwodu pierwotnego. Stroimy to w ten sposób, że mamy uzyskać maksimum napięcia. Czyli wkręcamy, wkręcamy. Napięcie nam rośnie i nagle spada. No i gdzieś tutaj mamy maksimum. W drugim kroku zestroimy tak zwane zero detektora. W tym celu przystosowałem już nasz miernik do pomiaru zera. Będziemy teraz badali napięcie stałe na wyjściu detektora. Akurat w naszym przypadku będzie to gdzieś tutaj. Sygnał podajemy tak samo jak wcześniej, tylko zwiększamy poziom do 10 dB. Obserwujemy nasz miernik i wkręcamy rdzeń obwodu wtórnego. Na razie nic się nie dzieje. O, tu no, mamy to przełamanie. W tej chwili już takie delikatne ruchy powodują szybko zmianę wskazówki. No i tak wstępnie mamy to zestrojone. W kolejnym kroku zestroimy filtr pasmowy w torze wzmacniacza pośredniej częstotliwości. I w tym celu rozstroimy obwód wtórny poprzez wykręcenie rdzenia
od góry, to jest właśnie obwód wtórny. I będziemy stroili rdzeniem obwodu pierwotnego, aby uzyskać maksymalną krzywą przenoszenia. Sygnał z NWT podajemy na głowicę poprzez nasadkę na lampę głowicy, a zdejmujemy sondę oscyloskopową właśnie podłączoną do izolacji przewodu przylutowanego do anody lampy. I będziemy kręcili rdzeniem i jednocześnie obserwowali naszą krzywą. Poziom z wyjścia NWT 20 dB. Oczywiście mamy już pełną obsadę lampy. Krzywa nam rośnie. No i ustawiamy ją tak na maksimum, jednocześnie symetryczną. Myślę, że tak jest dobrze. Naszą sondę oscyloskopową przełączymy na anodę lampy EBF89. Poprzez zapięcie jej na izolacji. I będziemy stroili obwód wtórny. I obserwujemy nasze zmiany na ekranie. No, już coś mamy. I tutaj mogą występować wzbudzenia. Tak jak w tej chwili, ale przeszliśmy przez to wzbudzenie. Cofamy rdzenie i przed tym wzbudzeniem teraz przechodzimy z powrotem na obwód pierwotny. Tylko trąciliśmy i mamy wzbudzenie. Teraz skręciłem rdzeniem obwodu wtórnego i słuchajcie, będziemy tak kręcić, aż uzyskamy ładną krzywą. Słuchajcie, zmniejszając poziom sygnału do 30 dB, udało mi się uzyskać taką krzywą. Przy małej korekcji obwodu pierwotnego detektora stosunkowego. Ale przy dosłownie niewielkiej korekcji. Słuchajcie, teraz sprawdzimy jeszcze nasze zero detektora. W tym celu już podłączyłem miernik. Przełączymy się na generator VFO. Zatrzymamy. Mamy 10,7. I mamy 0, także nieźle. I sprawdzimy w tej chwili, jak się będzie zachowywał nasz detektor przy zmianie częstotliwości. Czyli będziemy zmieniali częstotliwość
z generatora VFO, odstrajając go od częstotliwości pośredniej i obserwujemy nasz miernik. Lecimy do góry. 10, 20, 30, już poleciało daleko, ale widzimy, że jest czuły. W drugą stronę 10, 20, 30. O, przy 30 już spada. To troszeczkę to nie jest liniowe. Więc słuchajcie, będziemy to korygować. Przechodzimy właśnie na 10, 20, 30 nam spada. I korygujemy właśnie tą cewką obwodu pierwotnego detektora. Rośnie. Mamy znowu. Korygujemy 0. No i mamy 0. Ale sprawdzimy również naszą charakterystykę, czy coś się zmieniło. No, jak widzimy, troszeczkę się zmieniła. Czyli teraz podkręcamy na przykład tym rdzeniem i zobaczymy, co uzyskamy. No i mamy bardzo ładnie. I znowu przełączymy się na generator VFO. Znowu korygujemy 0. I odstrajamy się. 10, 20, 30. 10, 20, 30 i znowu nam spada. Czyli tutaj mamy jakąś nieliniowość. Postaramy się to zwalczyć. W końcu po wielu próbach na poziomie 30 dB udało mi się uzyskać taki wykres. Uważam, że bardzo ładny jest, symetryczny. I sprawdzimy jeszcze nasze 0. Odstrajamy się do góry. 10, 20, 30, 40, 50. Wracamy do 0 i w drugą stronę. 10, 20, 30, 40, 50. Pracę uważam za zakończone. No i teraz posłuchamy, jak nam radyjko odbiera. Dostroimy się do stacji mniej więcej w środku zakresu jakiejś tam. Środki, które mają doprowadzić do osiągnięcia przez Polskę neutralną. Jak widzimy, przy strojeniu bardzo ładnie wchodzi w falę. I środowisko, ale w zakresie stricte energetycznym. No to rzeczywiście, tak jak ktoś powie, proszę bardzo, na pozostałe jest ich aż tyle, tylko 20%. Takie dyskusje prowadzimy, no. Dlaczego tak mało na przykład. Odbiera bardzo czyściutko w całym zakresie. Testujemy kankana za pomocą generatora. Mamy w tej chwili generator ustawiony na 98,5 MHz. Odpowiednia częstotliwość heterodyny to jest 109,2. Mamy to wszystko podłączone pod sztuczne obciążenie. I proszę bardzo, przebieg 1 kHz. Całkiem ładnie wyglądający. A to wszystko przy dewiacji 30 kHz. I teraz sprawdzimy,
jaka jest liniowość naszego zestrojenia, liniowość detektora FM. Będziemy stopniowo zwiększali dewiację i zobaczymy, jak to wpłynie na kształt naszego przebiegu sinusoidalnego. 40 kHz. Oj, przepraszam, jeszcze nie tak. Teraz mamy dobrze ustawione. W tej chwili jest 30. 40. Sygnał rośnie. 50. 60. 70. 80. 90. Zobaczcie, cały czas mamy ładny przebieg. I 100 kHz. No, przy 100 kHz już mamy jakieś tam zniekształcenia. Także uważam, że mamy to wszystko bardzo dobrze zestrojone. Czas na końcowe podsumowanie. Radioodbiornik CanCan jest układowo bardzo typowym radioodbiornikiem czasów PRL-u. Praktycznie jego schemat jest taki sam jak w prawie każdym radioodbiorniku z tego okresu. No i co takiego szczególnego jeszcze tu jest? To, że w tych naszych radyjkach nie ma właśnie tego kondensatora w obwodzie pierwotnym detektora. Pomimo, że literatura cały czas o tym mówi. Wszystkie analizy oczywiście są zrobione z tym kondensatorem. Ale jak już na przykład przyjdzie do omawiania układu praktycznego, tak jak w tym przypadku, no to znowu tego kondensatora nie mamy. Filtry w CanCanie są bardzo czułe. Lekkie poruszenie rdzenia powoduje, że tracimy całą wcześniej mozolnie uzyskaną charakterystykę przenoszenia. Dlatego warto te rdzenie ustabilizować takimi delikatnymi gumkami. Wtedy będziemy pewni, że nasza praca nie pójdzie na marne. Podczas mojego strojenia często występowało wzbudzenie całego układu pośredniej częstotliwości. Próbowałem dojść, z czego to wynika i tak niby już byłem blisko, ale wszystkie te teorie padały. Wymieniałem lampy, nic to nie pomogło. Sprawdziłem neutralizację siatkową w lampach. Wszystko ok, nic to nie pomaga. Nawet zmniejszałem czułość całego toru, ale to też nie do końca pomagało, bo zawsze było takie ustawienie, gdzie to wzbudzenie występuje. A co najgorsze, że wzbudzenie występuje wtedy, gdy chcemy uzyskać właśnie ten ideał. No, wiąże się to na pewno z tym, że wówczas mamy najlepsze zestrojenie, najlepsza czułość, najlepsze wzmocnienie i stąd takie wzbudzenia. No, ale w każdym bądź razie zestrojenie takiego radyjka daje dużo satysfakcji, no i przede wszystkim uczy. Tutaj się znowu sporo nauczyłem. Próbowałem to przekazać tym filmem również dla Was. Także jak film Wam się podobał, poproszę łapkę w górę, o subskrybowanie mojego kanału, o udostępnianie go na kanałach społecznościowych, tak żeby mój kanał się mógł rozwijać. W tej chwili mam już 800 subskrybentów. Może to jest dużo, może to jest mało, ale chciałbym w tym roku jeszcze dobić do 1000. Pomóżcie mi w tym. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję i zapraszam na kolejny film.